ruszy, być może już po raz ostatni, Ciuchcia Express Ponidzie. W środę dyrekcja warszawskiej kolei dojazdowej podjęła decyzję o zakazie organizowania wycieczek zabytkową kolejką. Ta decyzja zaskoczyła wszystkich, zwłaszcza samorządy, którym kolej dała przecież czas do końca miesiąca na podjęcie decyzji o przejęciu Ciuchci. Czyżby dyrekcja kolei dojazdowej miała już inne plany co do przyszłości kolejki? Decyzja warszawskiej dyrekcji kolei dojazdowej w sprawie zakazu organizowania wycieczek zaskoczyła wszystkich, zwłaszcza samego naczelnika kolejki, bo przecież chętnych na przejazdy zabytkową Ciuchcią nie brakuje. Znam ostatnie decyzje dyrekcji kolei dojazdowych w Warszawie z uwagi na to, że dotykają inaczej kolejki, czyli po prostu zakaz przyjmowania zgłoszeń na wycieczki, prowadzenie ruchu turystycznego do Pińczowa. W związku z tym nie przyjmujemy po prostu już wycieczek. Jeszcze kilka tygodni temu na 85-leciu Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej Ryszard Reichel, zastępca dyrektora do spraw restrukturyzacji kolejki dojazdowej z Warszawy, zapewniał, że PKP do końca miesiąca daje czas samorządom na podjęcie decyzji o przejęciu kolejki. Czyżby dyrekcja zmieniła zdanie? Uważam, że we wszystkich sekcjach w Polsce została ta decyzja wprowadzona. Prowadzi się szczątkowe jeszcze przewozy masy towarowej na niektórych sekcjach, gdzie tam po prostu były umowy podpisane. Natomiast coraz mniej jest pracowników ze względu na to, że są zwalniani. My spodziewamy się na koniec miesiąca wypowiedzeń i teoretycznie do końca roku i po kolejce. A 24 października ma się odbyć jeszcze spotkanie, tak, z władzami miasta? Tak, jestem zaproszony na zarząd miasta i gminy w Jędrzejowie. Z tego co wiem, to i dyrektor Reichel z Warszawy, no i na godzinę 12 oba się, myślę, stawimy. Ja mam nadzieję skromną, że zostanie jakaś inicjatywa podjęta w celu przejęcia tej naszej kolejki. Na najbliższej sesji zarząd miasta ma podpisać list intencyjny o przejęciu Ciuchci przez gminę Jędrzejów. Również starosta zapewnia, że będzie się starał przekonać radę, by ta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki. Na początku listopada mamy sesję. Na tą sesję już zaprosiłem pana dyrektora Wołoćkę, który ma chyba największą wiedzę i jest jednym z największych tu zwolenników w naszym województwie utrzymania tej kolei, który jeszcze radnym no przekaże jak najwięcej wiadomości, szczególnie jak będzie funkcjonować ta spółka, i myślę, że no decyzja powinna być pozytywna, tylko więcej wyrozumiałości ze strony tej dyrekcji warszawskiej. No, wygląda, że właśnie oni by chcieli tej kolejki jak najszybciej się pozbyć, żeby mieć spokój. Również Anna Piasecka, świętokrzycki konserwator zabytków, zaniepokojona takim obrotem spraw, spotkała się wczoraj z władzami miasta. Jestem zaniepokojona tym faktem, że tak trzeba pilnie złożyć deklarację do 31 października bieżącego roku o właśnie już konkretnej sprawie przejęcia kolejki przez samorządy. I jak widzę, nie wszystkie samorządy się jeszcze zdeklarowały. Ja bardzo tutaj liczę na starostwo powiatowe, ponieważ zarówno starostwo powiatowe Jędrzejów, jak i Pińczów, jak zdeklaruje się, to będzie takim jak gdyby no aktem też i zachęty dla poszczególnych burmistrzów i wójtów gmin, przez które kolejka przechodzi, a którzy mieli przystąpić do spółki. Świętokrzyski konserwator zabytków zadeklarowała również pomoc samorządom w pracach remontowo-konserwatorskich kolejki. Jeśli mówimy tyle o promocji i chcemy, aby nasze województwo przyciągało turystów, to właśnie ta kolejka jest jednym z bardzo ważnych elementów i nie możemy tego zatracić. Ja liczę, że wszystko się pomyślnie rozwiąże. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby tak atrakcyjny element turystyczny jak właśnie tej kolejki został zlikwidowany. Po to została wpisana do rejestru, po to tyle lat walczyliśmy o jej utrzymanie i w tych trudnych momentach jakoś przetrwała, aby teraz to wszystko zaprzepaścić. Nie, tak nie może być, nie wyobrażam sobie. Tymczasem w niedzielę mimo zakazu dyrekcji wyruszył na wycieczkę po Ponidziu zabytkowy parowóz. Miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Wcześniej dużo został zamówiony ten pociąg, zgodę na niego mamy z Krakowa, zresztą członek naszego stowarzyszenia zorganizował tę wycieczkę dla przyjaciół i jedzie w niedzielę, także myślę, że nie ostatni raz jeszcze w tym roku nasza kolejka wyjedzie.